redaktor naczelny tygodnika do Rzeczy Paweł Lisicki. Dzień dobry. Co to jest nihilizm? No, nihilizm, zgodnie z taką słownikową, nazwijmy to, definicją, to jest zaprzeczanie, odrzucanie, negowanie wszelkim wartościom, przeświadczenie, że nie ma żadnych obiektywnych prawd moralnych, przekonanie, że jak sama nazwa nihil, słowo nihilizm się bierze nic, że to, co sobie wyobrażamy, że istnieje w sensie obiektywnym, na przykład prawo naturalne, prawo moralne, wartości obiektywnie obowiązujące, że wszystko to jest właśnie niczym. Czyli to jest trochę niczeizm teraz już. No to jest niczeizm, można by, gdybyśmy chcieli bardzo spolszczyć, to moglibyśmy powiedzieć niczeizm albo nicość. Albo się zastanawiam, nicowanie, jakoś tak byśmy to nicowanie, po polsku, byśmy po polsku tego słowa użyli. No oczywiście nihilizm ma też, można by go umieścić w takich kategoriach filozoficznych, historycznych. Był szczególnie popularny w kręgach inteligencji rosyjskiej w połowie XIX wieku, wśród tych ludzi, którzy nawiązywali na przykład do Czernyszewskiego, do jego książki Co robić, prawda? To był opis dużej części, zresztą Dostojewski to dobrze opisywał w Biesach chociażby, częściowo w Braciach Karamazow, czyli te środowiska radykalnie rewolucyjne, nihilistyczne, odrzucające właśnie istniejący ład, porządek, to co odziedziczone. Takim przedstawicielem nihilizmu w tym sensie był pewnie Fryderyk Nietzsche, który był zwolennikiem tezy, że żadne wartości moralne obiektywnie istniejące, poza takimi, które człowiek sobie sam nadaje, sam w pewien sposób ustanawia i sam tworzy, żadne nie istnieją, nie istnieje Bóg w tym sensie jako osoba, która jako stwórca, jako autor prawa moralnego, jako ten, który ma w sobie te wieczne idee, czyli coś od człowieka niezależnego, coś wobec człowieka zewnętrznego, coś wobec człowieka obiektywnego, wieczne idee mądrości, wieczne idee piękna, dobra, że to wszystko jest czysto, że po prostu to jest tylko złuda, iluzja coś nieistniejącego. Podczas ostatniej konwencji wyborczej Jarosław Kaczyński, no uśmiechając się też do katolickich wyborców, powiedział to właśnie zdanie, że poza Kościołem katolickim jest nihilizm, a sam Kościół jest dzierżycielem uniwersalnych prawd i wartości. Zapytany w tej kwestii arcybiskup Gnieźnieński, prymas Polski, Polak, w Muzeum Polin, co ciekawe, odpowiedział, że nie jest to oficjalne stanowisko Kościoła katolickiego i w zasadzie się z nim nie zgadza. A czy pan redaktor się z tym zgadza? Zdanie wydaje mi się, szczerze mówiąc, dosyć oczywiste, mówię o zdaniu Jarosława Kaczyńskiego. Przecież nie chodziło, to zdanie nie brzmiało tak, że tylko katolicy reprezentują wartości, tylko wyraźnie było powiedziane, że Kościół jest dzierżycielem uniwersalnych wartości. No każdy, kto ma jakąś podstawową wiedzę dotyczącą historii filozofii, historii kultury i cywilizacji zachodniej, zdaje sobie sprawę, że Kościół przejął w tym sensie te wartości, czy tę kulturę, którą nam przekazała starożytność, zarówno Ateny, jak i Rzym. W pismach wielkich ojców Kościoła, Augustyna, Hieronima, to jest wyraźnie widoczne. Święty Augustyn mówi, prawda, o platonikach, do nich często nawiązuje, mówi o Cyceronie, powołuje się na niego. No, w zasadzie od samego początku, czyli już od dzieł Justyna Męczennika, druga połowa II wieku po Chrystusie, ten związek między, pozytywny związek między chrześcijaństwem a pogańską filozofią, nie religią, ale filozofią, jest bardzo wyraźnie obecny. Kościół w związku z tym od momentu też, kiedy stał się chrześcijaństwo zostało oficjalnie uznane jako religia w Cesarstwie Rzymskim, faktycznie no, dzierżył, przekazywał, posiadał to wszystko, co starożytność przekazała i przekazywał to dalej, tak? No, tak zostaliśmy wychowani. Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że to twierdzenie nic kontrowersyjnego sobie nie zawierało, mówię o twierdzeniu Jarosława Kaczyńskiego, a reakcję arcybiskupa Polaka, no cóż, na początku powiem tak, jak zobaczyłem, bo pojawiła się taka informacja, pojawił się właśnie ten tytuł, sobie myślę, no chyba sobie ktoś tak zwany albo fake news, albo sobie ktoś robi jaja, albo to jest w ogóle niemożliwe, żeby było prawdziwe, to brzmiało trochę jak humor zeszytów, prawda, taki był
ileś tam dowcipów, żeby prymas Polski zaprzeczał twierdzeniu, które możemy znaleźć jako tak zwane, no taki utarty zwrot, niemal banał, tak, który się pojawia we wszystkich wypowiedziach, nie wiem, kardynała Wyszyńskiego, Jana Pawła II, no kto jest dzierżycielem uniwersalnych wartości? No przecież Kościół jest dzierżycielem uniwersalnych wartości, on je przekazuje, on je zachowuje, w nich zostaliśmy wychowani. A co to są te uniwersalne wartości? No to może sprecyzujmy po prostu. To uniwersalne wartości to jest na przykład to, że istnieje podział na dobro i zło moralne, tak? Że obowiązkiem człowieka jest w sytuacji, kiedy rozpoznaje prawdę, tą prawdę uznawać. Że istnieje coś takiego jak wolność, jak godność sumienia ludzkiego, jak to, że człowiek jest tym prawami tego sumienia zobowiązany, jak podział na prawdę i na fałsz. Obiektywne piękno i brzydota, że jak to, że wartość ma odwaga, a nie tchórzostwo. Że cnotę należy wybierać, a z występkiem należy walczyć, że rozum ma pierwszeństwo przed na przykład, nie wiem, namiętnościami. No, możemy długo po kolei te prawdy przekazane nam, czy te uniwersalne wartości, bo to jest oczywiście kwestia języka, czy nazwiemy uniwersalnymi wartościami, czy nazwiemy to na przykład kulturą łacińską, czy zasadami kultury łacińskiej. Możemy to różnie określać, ale mniej więcej wszyscy sobie zdają sprawę, o co chodzi i zdają sobie sprawę, że tymi, którzy to podważali w polskim kontekście kulturowym na przykład, no na przykład mieliśmy, nie wiem, komunistów, marksistów, bolszewików, którzy to odrzucali, którzy twierdzili, że człowiek żadnymi zewnętrznymi prawami, prawdami nie jest związany, ponieważ wszystko to jest element, tylko czy emanacja z stosunków pracy, stosunków własności, że wszystko to jest w związku z tym fałszem albo czymś czysto subiektywnym, właśnie iluzorycznym i prawdziwa i żadne obiektywne, uniwersalne wartości nie istnieją, ponieważ jest to tylko forma panowania klasy rządzącej nad uciskanymi, dlatego należy zbudować całkowicie nowe wartości, na przykład donosicielstwo, prawda? Trzeba donosić, dzieci powinny donosić na swoich rodziców, jeśli ci rodzice mówią coś złego na temat władzy. No to jest właśnie ta, no to była ta nowa komunistyczna wartość. Albo pełne posłuszeństwo wszelkim decyzjom, które partia dyktuje, prawda? Partia zmienia decyzję, bo tam jest jeden kongres, na jednym kongresie ogłasza się to, na innym co innego i trzeba się temu podporządkować, więc posłuszeństwo przewodniej linii partii miało być tą nową wartością, bo partia wie najlepiej, a ściślej mówiąc biuro polityczne wie najlepiej, bo to jest ta awangarda klasy robotniczej. No ale oczywiście to więc jak przeczytałem tę wypowiedź arcybiskupa Polaka, jeszcze, bo powiem tak, może nawet uznałbym, że to jest prawdziwa informacja, gdyby nie to, że to jeszcze zostało powiedziane w Muzeum Polin, które słynie ze swojej wielkiej miłości do katolicyzmu i do kościoła. I tak sobie myślę, Boże, no żyjemy w czasach, w których prymas Polski w Muzeum Polin, które, jak mówię, mówiąc eufemistycznie, nie pała wielką, jakby to powiedzieć, atencją. O, powiem tak, nie pała wielką atencją do spraw katolickich, katolicyzmu i tradycji katolickiej, żeby odcinał się od twierdzenia, które jest tak zwanym powszechnie przyjętym sposobem myślenia i mówienia większości Polaków, większości katolików w Polsce, to jest rzeczywiście rzecz zabawna i groteskowa. Ja nawet nie wiem, bo jest jeszcze taka, to też mnie dodatkowo potem rozbawiło, jest książka, która wyszła chyba 2 lata temu, została, to jest wywiad Rzeka z kardynałem Sara, jednym z ważniejszych wciąż postaci Kościoła powszechnego. On jest przewodniczącym kongregacji Kultu Bożego, czyli ważna postać w Watykanie i książka nosi tytuł Bóg albo nic. Nie wiem, czy pan redaktor się z tym zetknął. No i to jest książka, której tytuł dokładnie odpowiada, jak pan zauważy, temu, co mówił w gruncie rzeczy Jarosław Kaczyński. Oczywiście przez Boga rozumiemy tutaj mądrego stwórcę, rozum moralny, zbiór również wartości w tym sensie, czyli Bóg albo nic, no to rozumiem, że zdaniem arcybiskupa Polaka to co reprezentuje kardynał Sara, również nie należy do nauki Kościoła, tylko jest jego jakimś dziwactwem, którym arcybiskup by chętnie polemizował i się rozprawił. Ja tylko bardzo żałuję, że ta wypowiedź nie miała jakichś tam szersza, że arcybiskup Polak nie zaprezentował tych... W tygodniku powszechnym z pewnością się spotkamy z wyjaśnieniem, tak.
tak, z wyjaśnieniem, o jakie to inne systemy wartości konkurencyjne w Polsce, bo przecież Jarosław Kaczyński nie mówił na Księżycu, tylko mówił w Polsce, jakie to inne systemy wartości możemy porównywać z tym, które nam Kościół przekazał. Nawet przecież ci, którzy nie wyznają katolicyzmu, czy nie są katolikami, albo nie są chrześcijanami, zdarzają się takie osoby, przecież muszą uznawać, i to, bo to jest część pewnego rodzaju powszechnego wykształcenia i uznania, wagę, rangę, znaczenie Kościoła w dziejach i to, co on przekazał. Moim zdaniem zresztą w sensie takim konsekwencji, ja się tutaj w pełni zgadzam z tym tytułem kardynała Sara, Bóg albo nic. Bo jeśli będziemy myśleli w kategoriach takich doprowadzając rzeczy do końca, do takiego logicznego końca, oczywiście bardzo niewielu ludzi kieruje się takim konsekwentnym myśleniem, tak? W większości albo bardzo często decydują jakieś emocje, albo o środowisko, albo otoczenie. Więc mało kto próbuje wyciągnąć ostateczne konsekwencje ze swojego myślenia, ale ci, którzy to robią, moim zdaniem zawsze do tego punktu dotrą. Bóg albo nic, czyli albo uznajemy istnienie obiektywnego systemu wartości i wtedy uznajemy również istnienie Boga, bo te dwie rzeczy są ze sobą absolutnie ściśle i koniecznie powiązane, jednej nie ma bez drugiej, albo popadamy w nicość, czyli uznajemy, że żadna z tak zwanych obiektywnych wartości nie istnieje, a wszystko, co nas wiąże, wszystko, na co natykamy, jest tylko efektem albo jakiejś społecznej konwencji, albo jakichś naszych wewnętrznych, emocjonalnych stanów, z którymi po prostu rozpowszechniamy i się z nimi dzielimy, albo jest jakimś elementem narzuconym nam przez kogoś innego. No tutaj w tym sensie marksizm był konsekwentny, ten, o którym wspomniałem, w tym sensie był konsekwentny, że on uważał, że wszystko to, co my nazywamy uniwersalnymi wartościami wiążącymi nas prawami moralnymi, jest tylko efektem tych stosunków społecznych, jest pewną nadbudową, która jeśli zmienimy stosunki pracy albo stosunki klasowe, to wszystko zniknie, prawda? Tak jak mgła, jak para wodna, jak coś nieistniejącego. I człowiek w ostatecznym rozrachunku właśnie przed takim wyborem staje. To zresztą bardzo dobrze widać, moim zdaniem, w książkach autora, który przecież do końca chyba na katolicyzm nie przeszedł, choć był tego bardzo bliski, czyli nieżyjącego już od kilku lat, Leszka Kołakowskiego, w tych jego ostatnich książkach poświęconych właśnie kwestii religii. On dokładnie do takiej konkluzji docierał, że tak naprawdę mamy tylko taki wybór przed sobą, wybór między ludźmi, którzy uznają obiektywny świat moralny i w związku z tym przyjmują istnienie Boga, albo ludźmi, którzy to wszystko konkretnie odrzucają. Wszystko inne jest nieprawdziwe lub ułudne, nie? No tak. I on wprawdzie zatrzymywał się w pewien sposób drogi, bo powiedział, że ta kwestia tego wyboru jest kwestią tylko, że tego się już nie da dalej doprowadzić, że tutaj stajemy przed takim wyborem w pewien sposób ostatecznym. Moim zdaniem tak nie jest. To znaczy moim zdaniem posługując się właściwie rozumem, możemy dotrzeć do przekonania, twardego przekonania, że Bóg istnieje i w związku z tym świat moralny i świat tych wartości uniwersalnych istnieją, a że postawa nihilistyczna jest postawą błędną, fałszywą, niewłaściwą. No ale ja przywołuję tutaj Kołakowskiego tylko po to, żeby pokazać, że on w tych kategoriach był dokładnie reprezentantem tego myślenia, które zaprezentował Jarosław Kaczyński. I jakkolwiek by to dziwnie nie brzmiało, ale Leszek Kołakowski, ten późny Leszek Kołakowski i Jarosław Kaczyński, ten obecny Jarosław Kaczyński mówią nam dokładnie to samo, a co innego nam mówi arcybiskup Polak, więc może jest to, jak mówię, element groteskowy i zabawowy w tym wszystkim, ale tak po prostu jest. Niesamowite jest to, że przecież miał okazję arcybiskup Gnieźnieński podczas tej konferencji zapytany w Muzeum Polin powiedzieć znacznie szerzej i nie tyle nawet tłumacząc polityka z konkretnych wypowiedzi, ale mógł przecież odnieść się tak jak pan redaktor teraz, co zajęłoby 5 minut. Zresztą był on, zdaje się, zapytany przez jednego z profesorów byłych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, więc rozumiem, że jak spotyka się dwóch ludzi na odpowiednim poziomie percepcji i pojmowania świata, to jest płaszczyzna ku temu, aby móc w sposób inteligencki wypowiedzieć się na konkretny temat. A tymczasem mamy tutaj tak. Nie jest to absolutnie stanowisko Kościoła katolickiego w Polsce. W ogóle jakaś bzdura. Jak to Kościoła katolickiego w Polsce? To w Niemczech inne stanowisko, w Polsce inne. W Rzymie jest inne. Przecież przytoczyłem kardynała Sara. No właśnie. Czyli w jednym zdaniu absolutnie nielogicznym zaprzeczenie wszechmocy Kościoła w sposób
dostępnego przekazu Kościoła dla wszystkich ludów na całej ziemi, czyli ten uniwersalizm Kościoła tutaj odpada w tej części zdania, ani w ogóle nie jest to stanowisko Kościoła katolickiego. Czyli mamy jednak uniwersalizm. Czyli mamy, ale mamy tak, nie jest to stanowisko Kościoła katolickiego, ani nie jest to stanowisko Kościoła katolickiego. No, czyli tu jakby jest jakiś kościół narodowy, który jeden prymas mówi tak, a drugi prymas mówi inaczej. Nie znęcajmy się, nie znęcajmy się. Ja bym z chęcią jeszcze się poznęcał, bo jest jeszcze drugie zdanie. Ja będę w tym sensie bronił, bo wie pan, jest trochę tak, że czasem ludziom się różne rzeczy potrafią wymsknąć. To mi się mogą wymsknąć, panie redaktorze. Ja troszkę będę bronił. Mimo, że się takie coś wymsknąć. Człowiekowi, który w swoim życiu nie objął jeszcze żadnej funkcji tak ważnej. Pan się przybierze do stanowiska prymasa Polski. Być może tak będzie. Dlaczegoż by nie? Czasy idą takie, a nie inne. Synoda Amazoński przed nami wszystko panem. Wszystko możliwe. Kto wie, czy po synodzie amazońskim nie wystąpię przed państwem w sutannie i w koloradce. Ale mówiąc poważnie, przestańmy naprawdę pieścić się z tymi wszystkimi ludźmi, którzy mają poważne stanowiska. Ja też napisałem taki mocny komentarz do tego, co powiedział prymas Polski, nazywając go wręcz, pytając, czy jest to człowiek, który nie posiada wiary przypadkiem. To pieszczenie się z tymi ludźmi, którzy mają poważne funkcje i stanowiska, powoduje w moim przekonaniu to, że jesteśmy w tym miejscu, a nie w innym w Kościele. Ale muszą czuć na sobie presję i oddech. To prawda, ale oni... Przynajmniej dziennikarstwa katolickiego. Ale uważam, że jednak musimy nad jedną rzeczą panować. I to jest w stosunku do jednej rzeczy być ostrożni. To znaczy jednak pamiętajmy, że niezależnie od tego, od tych wypowiedzi, często wyjątkowo nieroztropnych, niemądrych... Nieszczęsnych, nazwijmy jak chcemy, no jednak mamy do czynienia z ludźmi, którzy są następcami w tym sensie apostołów. Tak? To znaczy oni, trudno to czasem przyjąć, w dziejach to było... trudne, ale tak jest Kościół zbudowany, jest zbudowany hierarchicznie. I dlatego jedyne, o czym ja mówię, bo to przecież nie chodzi o to, żebyśmy przechodzili do porządku dziennego, albo nie zauważali, albo nie krytykowali, żeby jednak używać języka, który nie jest językiem, który, jakby to powiedzieć, żebyśmy używali języka, zdając sobie właśnie sprawę z tego, że jednak z tej godności przysługującej urzędowi, o tak bym powiedział. Bo żeby urząd oszczędzić, a człowieka nie oszczędzać, bo człowieka nie oszczędzamy, cytując go. Moim zdaniem każdy, kto ma trochę oleju w głowie, zauważa, że jest to wyjątkowo nieszczęsna wypowiedź. Któraś z kolei zresztą, bo gdyby była pierwsza, można byłoby to wybaczyć, a te wypowiedzi się powtarzają. Gdyby tak było, to odnośnie stanowiska Kościoła, właściwie tego, że stanowisko Kościoła nie jest takie, gdyby tak było, to moja obecność tutaj, czyli w Muzeum POLIN, byłaby co najmniej dziwna. Uważam, że jest to wypowiedź, która nie ma nic wspólnego z nauczaniem Kościoła. To może być pogląd, wizja kogoś, kto ją wypowiada. Nie byłoby mnie tutaj, na miejscu. Czyli rozumiem, że co? Jeśli mamy dalej, że tak powiem, bo tak, możemy jeszcze przyjąć tak zwaną interpretację rozumiejącą, tak jak powiedział arcybiskup Polak, i próbować go z tego wytłumaczyć. Na przykład, mógł uznać, że to, co powiedział Jarosław Kaczyński, że on rozumiał to zdanie w ten sposób, że tylko katolicy reprezentują wartości moralne. Powiedzmy nadużycie, bo Jarosław Kaczyński tego nie powiedział. Tak? Ale biorąc pod uwagę, że w Polsce ta dyskusja, Polska jest dosyć w tym sensie dziwna, że jak się Jarosław Kaczyński pojawia, to działa na niektórych jak płachta na byka i w związku z tym, czego by nie powiedział, to muszą się za wszelki sposób do tego odcinać. Oczywiście inni z kolei muszą powiedzieć, że prezes zawsze ma rację i opowiada genialne i fantastyczne rzeczy, a ludzi kierujących się zdrowym rozsądkiem, potrafiącym powiedzieć, że czasem ma rację, a czasem tej racji nie ma, niestety tak wielu nie znajdziemy uczestniczących w naszej debacie, to zakładam, że niestety arcybiskup Polak należy do tej kategorii, która działa, na którą słowa wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego działają jak płachta na byka, w związku z tym jak coś słyszy, to musi tylko powiedzieć, że jest nie. I gdyby Jarosław Kaczyński, będąc, nie wiem, w środku gorącego lata i gorącego dnia powiedział, że świeci słońce i jest ciepło, to arcybiskup Polak by powiedział, że jest zimno i że to jest jego stanowisko, i że wszyscy tutaj drżą z zimna, a nieprawda, że jest słońce. No jest taka kategoria ludzi odbierających pewne inne osoby w sposób emocjonalny i w związku z tym nie starają się oni zrozumieć
co ten ktoś drugi mówi, tylko od razu są negatywnie nastraszeni, tak na wszelki wypadek mówią nie, prawda? Mhm. No i zakładam, no ale oczywiście potem trzeba jakoś zracjonalizować, no i myślę, że ta racjonalizacja polegała na tym, że przypisał Jarosławowi Kaczyńskiemu w związku z tym twierdzenie, którego ten nie wypowiedział, a mianowicie takie, że tylko katolicy reprezentują wartości moralne, czy są dobrymi ludźmi, bo to jeszcze jest ta kategoria i że to jest nieprawda. No oczywiście, jak mówię, to by tłumaczyło zachowanie arcybiskupa, ale nie tłumaczy go to, że w ten sposób przekręcił, czy w ten sposób, jakby to powiedzieć, zmienił sens tego, co Jarosław Kaczyński powiedział. Natomiast no, ta obecność w Muzeum Polin, bo rozumiem, że tylko tak znowu możemy zrozumieć, dlaczego on nagle mówi, że akurat jego obecność w Muzeum Polin, czyli Muzeum Żydów Polskich, miałaby świadczyć o tym, że nieprawdziwe jest twierdzenie Jarosława Kaczyńskiego. Przecież Jarosław Kaczyński nie mówił nic na temat Żydów, przynajmniej w tej wypowiedzi, a i z tej wypowiedzi w żaden sposób nie można wyciągnąć wniosku negatywnego, to znaczy takiego, który by w jakikolwiek sposób, nie wiem, był uderzał w istnienie Muzeum Polin i obecność polskich Żydów, więc dziwaczne to wszystko bardzo. No cóż, nie jest to pierwsza, niestety, obawiam się, nie jedyna wypowiedź ze strony arcybiskupa Polaka. Myślę, że tutaj ten element tego emocjonalnego urazu związany z obecnością Jarosława Kaczyńskiego chyba nam to tłumaczy, no bo w sensie znowu logicznym tej wypowiedzi nie da się obronić, nie da się jej wyjaśnić. No inną sprawą jest to, że do tego pakietu uniwersalnych wartości należy też ochrona ludzkiego życia, od poczęcia do naturalnej śmierci. No i polityk, który wypowiada się na temat uniwersalnych wartości i tego bagażu, który Kościół ma przenieść, czy też go przenosi, warto byłoby też to wprowadzać w życie. Tak już dla sprawiedliwości samej. Natomiast, żebyśmy też wytłumaczyli się przed widzami, którzy czasem są tacy, wpisują komentarz, że oto redaktor Lisicki i ten młody Miśko, który tu siedzi i się mądrzy, są świętsi od papieża, ważniejsi niż szef polskiego kościoła, co jest nieprawdą, bo prymas nie jest szefem polskiego kościoła, szefem jest przewodniczący konferencji Episkopatu Polski, prymas jest... No właśnie, to jest takie bolące. On jest interrex, nie? Znaczy, to jest tak, że pamiętajmy, że ta funkcja też zmieniła swoją rolę po tym wszystkim, co się w polskim kościele dokonało w czasie reform w latach 90. Ja zresztą w ogóle uważam, szczerze mówiąc, że wprowadzenie tych różnych form demokratycznych, czyli tych kadencyjności, wyborów i tak dalej, no to jest droga niestety w złą stronę, bo to prowadzi do tego samego, z czym mamy do czynienia ze świeckimi wyborami. Oczywiście. Tworzą się koterie, tworzą się frakcje, jedni stawiają na tego, drugi na tego. Poza tym, jeśli jest kadencyjność, to no, w oczywisty sposób ktoś, kto zostaje wybrany na jedną kadencję, zabiega o to, żeby zostać wybrany na drugą kadencję. No tak wszędzie no, tak jest. Wszyscy wiemy, że w piekle jest demokracja, w niebie jest porządek. No, po prostu, niestety Kościół, zasada monarchiczna, czy zasada hierarchii, no, nigdy nie uznawała tego typu rozwiązań, więc te rozwiązania wydają mi się być nieszczęśliwe i wynikają z tak zwanego błędnie rozumianej chęci dostosowania się do świata, ale powiedzmy z różnych dziwnych, błędnych dostosowań do świata, to ta jest jeszcze najmniej bolesna, tak bym powiedział. Tych bardziej bolesnych jest znacznie więcej i o nich żeśmy tutaj mówili, ale oczywiście są, takie głosy się mogą pojawiać, prawda, no ale też jest, prawda jest taka, że te głosy, powiedziałbym tak, no my niczego nie ukrywamy, ja na przykład nie udaję, że jestem tutaj jakimś wielkim autorytetem, nie przychodzę, nie reprezentuję nikogo innego, poza samą swoją myślą, swoim sposobem myślenia, swoim sposobem postrzegania. Ci, którym się to podoba i którzy to się z tym zgadzają, to przyjmują, ci, którzy nie, to nie, ale w tym wszystkim najważniejsze jest chyba co innego. Wydaje mi się, że to jest chyba, to powinno być czymś pozytywnym. Przecież jedyną regułą, do której się tutaj odwołujemy, to jest reguła rozumu, prawda? Reguła, tą miarą, która nam towarzyszy w tej dyskusji, kiedy my oceniamy na przykład wypowiedź arcybiskupa takiego czy innego, to błąd jego wypowiedzi, w tym przypadku arcybiskupa Polaka, nie polega na tym, że mu przeciwstawiamy tylko od razu innych arcybiskupów, tylko pokazujemy, dlaczego ta wypowiedź jest błędna, a błąd polega na tym, że odnosimy do pewnej obiektywnej miary, którą jest przecież ludzki rozum. Wiara oczywiście rozum przekracza, to nie jest tak, że wiara i rozum są tym samym, ale wiara nie jest przeciw rozumowi, no, przynajmniej katolicy nigdy tak tego
nie rozumieli, nie postrzegali. Doskonale i bardzo trafnie mówił o tym w tym słynnym swoim wywiadzie w Ratyzbonie Benedykt XVI, tym wywiadzie, po który zresztą potem wywołał to gigantyczne zamieszanie związane z muzułmanami. To był ten fragment odnoszący się do tego, że Bóg muzułmański czy Bóg islamu to jest czysta wola, prawda? Nie da się, jest to Bóg, o którym nie da się powiedzieć, że jest Bogiem rozumnym, Bogiem mądrości, no ale katolickie rozumienie Boga jest zupełnie inne, tak? No, uważamy, że Bóg jest tym logosem, tak? Że wszyscy my przychodzimy, zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże, a tym obrazem i podobieństwem jest nasza zdolność rozumowania, nasza zdolność myślenia. Stąd możemy się spierać, gdyby się pojawił jakiś głos, który by był w stanie wykazać, że się mylimy i że faktycznie poza Kościołem są inni dzierżyciele uniwersalnych wartości, proszę bardzo, niech się pokażą, ale prawda jest taka, że do tej pory nikt się nie objawił, tak, jako taki dzierżyciel uniwersalnych wartości, o których tutaj mówimy. I zresztą to było bardzo ciekawe w tym wystąpieniu Benedykta XVI, jak ściśle on pokazał, że katolicyzm, religia katolicka, właśnie to ją odróżnia, to ją bardzo odróżnia od wszystkich innych, to jest ten element tej tożsamości, to jest właśnie ten związek z rozumnością. Bóg jest Bogiem rozumnym, Bóg jest mądrością, Bóg jest kimś, kto ustanawia miary, tak? W Bogu są te wieczne idee, to jest zresztą to jest ta myśl świętego Augustyna. I tak jest od samego początku, jak popatrzymy na spór dotyczący, nie wiem, prawdziwości chrześcijaństwa na przykład, tak? Czy ono jest prawdziwe, czy inne religie, no to przecież nie opieramy się tutaj tylko na, albo właściwie w ogóle w niedużym stopniu tylko na autorytecie, bo ktoś nam to powiedział, tylko badamy, na przykład badamy, czy Ewangelie, to co nam przekazały, czy to jest prawdziwe, czy to nie jest prawdziwe, czy ci, którzy je napisali, to byli świadkowie rzeczywiści, czy też to było jakieś późniejsze pisma. Czy to powstało wskutek jakiegoś, no tak jak powstaje na przykład, nie wiem, no, powieści, prawda, albo literatura piękna, czy jednak jest to zapis reporterski, tak byśmy powiedzieli. To dopiero sprawia właśnie to, że my się domagamy, czy wymagamy, żeby nas to przekonało, żebyśmy po drugiej stronie mieli to rozumne dowodzenie, od razu nam sugeruje, czy wskazuje, o jakim Bogu mówimy. Tak? No, w tradycji katolickiej, w czasie pierwszego Soboru Watykańskiego wyraźnie sformułowano, że człowiek może w oparciu o sam naturalny rozum odkryć istnienie Boga. Dlaczego? Ponieważ naturalny rozum jest czymś dobrym i pokazuje nam na rozumną strukturę wszechświata, tak? Pokazuje nam na Boga, który jest rozumnym stwórcą, nie jest jakimś autokratą, który wyrzuca z siebie jak wulkan tam różne pomysły, idee, może być kłamcą na przykład, może zmienić całkowicie prawo moralne, no, zgodnie z niektórymi szkołami na przykład islamu, prawda, że zresztą nawet pewna część ta heretycka tradycji chrześcijańskiej, wywodząca się od Okama, również to przyjmowała, że na przykład prawo moralne, gdyby Bóg chciał, mogło być zupełnie inne. Na przykład mogło być przykazaniem, nie wiem, zabijaj, tak? Albo kradnij, albo cudzołóż, albo morduj. I że właściwie to jest wyłącznie kwestia boskiego widzimisię, że te przykazania wyglądają tak, a nie inaczej. Otóż katolicy zawsze mówili nie. To, że te przykazania wyglądają tak, jak wyglądają, nie wynika z boskiego widzimisię, tylko jest odwzorowaniem Bożej mądrości, Bożego rozumu. Bóg nie to, co nam się objawia, on nie udaje, tak? Nie może nam nakazać, żebyśmy na przykład kogoś nienawidzili, tak? Bo to wtedy nie byłby Bóg, tylko to byłby zły duch, to byłby demon. Więc tak na to należy popatrzeć. I jak mówię, od samego początku, jak sięgamy do sporów dotyczących tej prawdziwości czy wiarygodności chrześcijaństwa, ten element racjonalny jest tam zawsze obecny. No, ten przypadek Ewangelii, prawda, ich pochodzenia, ich znaczenia, ich autorytetu, ich autorstwa, no to jest dokładnie ten przykład, o którym mówimy. Chrześcijanie wierzą w słowo objawione, bo wierzą, że są świadkowie, którzy im to objawienie przekazali i mogą na nich polegać, tak? Że to nie było, nie wiem, z palca gdzieś tam wyssane, tylko że ma swoje oparcie w rzeczywistości. No i teraz o tej rzeczywistości warto pomówić. Skąd jest to przekonanie? Bo wiele schizm chrześcijańskich, czy też właśnie wręcz herezji, twierdzi, że to jest dobieranie przez Kościół dokumentów starożytnych, ale jednak według własnego widzimisię i własnego uznania, nie mającego nic wspólnego z objawieniem Bożym. Czyli te Ewangelie, które akurat się znalazły w kanonie, w Piśmie Świętym jako takim,
są wybiórczo traktowane przez Kościół, bo znajduje się przecież znacznie więcej Ewangelii, tych apokryficznych, prawda, tekstów, które się nie znalazły jednak w Piśmie Świętym. Więc cała masa takich różnych mądrali, to rzeczywiście głównie internetowych mądrali, którzy jak tam coś usłyszą, to od razu mówią, a przecież to nie cztery Ewangelie, tylko tam, nie wiem, 15, a jest Ewangelia Judasza na przykład, tak. A tam jest taka i siaka, co wy tutaj mówicie, a to Kościół, znaczy takim mądralą niestety się Dan Brown sam okazał. Ci, którzy czytali jego kod, to sobie z całkiem, tego... Całkiem fajne. Całkiem fajne. Dobrze tylko, napisane. To tak. No tak, tylko... dobrze napisane, ale poziom jednak pewnych bzdur, które tam się pojawiają, na przykład takich, że to cesarz Konstantyn wprowadził ten kanon, że tych Ewangelii było dużo i że Kościół niszczył i tak dalej, to wszystko jest kompletnie nic nie warte. To znaczy to jest właśnie taka opowieść niestety dla ludzi nie dość dokształconych, dla ignorantów, którzy łapią się na tego typu, jak muchy na lepu, łapią się na tego typu historie i potem, co więcej, jeszcze taki typ ludzi, bardzo, bardzo ciekawy, to znaczy niedokształconych, ale bardzo pewnych siebie, znaczy gdzieś coś tam dzwoni, coś tam ktoś przeczytał, jakiś jeden artykuł albo dwa i wydaje mi się, że już wszystkie mądrości ma w sobie, a szczególnie z tymi mądrościami może właśnie opowiadać, jak to Kościół zafałszował albo zmienił i tak dalej. Wszystko to pokazuje jednak daleko idący stopień ignorancji, ale powiedzmy, że tutaj mówię o takiej pseudowiedzy, ale też jest przecież tak, że ludzie mający wykształcenie teologiczne, przynajmniej zajmujące nawet duże czy ważne różne stanowiska, niestety również takiemu podejściu, że przekazy ewangeliczne są, nie wiem, nieprawdziwe, nieautentyczne, niesprawdzone, późniejsze, bardzo łatwo ulegają, to tylko oczywiście to w języku takim naukowym ma to inny charakter niż w takim języku, jak ktoś tam coś przeczytał, dwa artykuły, bo w języku naukowym to jest tam 50 przypisów, wszystko na zewnątrz wygląda bardzo mądrze, ale jak się to poskrobi i posprawdza tak naprawdę krytycznie, a nie tak, jak to się często dzieje, czyli tak powierzchownie, to się okazuje, że wszystkie te twierdzenia negujące czy podważające autentyczność często są oparte na właściwie nie wiadomo na czym. Potem taki przykład mnie to uderzyło, jak przeglądałem różne komentarze, to się zaczyna też również pojawiać w niektórych komentarzach do polskiej Biblii, ale na Zachodzie to jest bardzo rozpowszechnione. Na przykład mogą Państwo sami sprawdzić i zobaczyć, jak to się zmienia z latami. Coraz częściej ma się wrażenie, że ileś pism należących do kanonu Nowego Testamentu jest rzekomo anonimowych. To jest bardzo często. No, okazuje się, na przykład taka się pojawia formuła, tam, nie wiem, autor Mateusza, prawda, autor Marka albo autor Jana, autor Ewangelii Jana, tak jakby Jan albo Mateusz nie byli autorami swoich Ewangelii, tylko byli jacyś inni autorzy, a ten Jan i Mateusz są jakimiś takimi znakami, no trochę im przypisanymi, prawda. Oczywiście ma to ogromne znaczenie, zresztą wyszła też po polsku taka książka Barta Ehrmana, można też to przeczytać. No, na szczęście w Polsce nie wywoła jakiegoś wielkiego zamieszania, ale na przykład w Stanach całkiem spore, gdzie on właśnie stawia taką tezę, że wszystkie tak naprawdę istotne pisma Nowego Testamentu miały anonimowych autorów, którym i tych z wyjątkiem chyba czterech czy pięciu listów świętego Pawła, to są jedyne pisma, które nie zostały zanegowane, czy ich autorstwo nie zostało podważone, wszystkie inne rzekomo mają autorów przypisanych im dopiero znacznie później przez Kościół. I co więcej, taka teza, nie aż tak radykalna, ale idąca w tę stronę, jak mówię, możemy ją spotkać również w wielu komentarzach katolickich do Nowego Testamentu, w wielu wprowadzeniach katolickich. Ona staje się takim niemal powszechnie przyjętym sposobem patrzenia również przez katolickich, przynajmniej z nazwy, komentatorów czy teologów. I to jest w tym sensie rzeczywiście rzecz bardzo ważna, że jeśli odbierzemy autorom albo pismom Nowego Testamentu ich autorów, no to ma to bardzo negatywny wpływ na ich wiarygodność, tak? No przecież to, że na przykład wierzymy w to, że Chrystus ustanowił, nie wiem, Eucharystię, tak? Że chrzest w Jordanie wyglądał tak, jak wyglądał, no to opieramy się na tym, że byli ludzie, którzy to widzieli i nam przekazali. To jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Cały katolicki sposób myślenia oparty jest właściwie na jednym zdaniu, które znajduje się w liście świętego Pawła do Rzymian, a wiara jest ze słyszenia. To znaczy wiara jest ze słyszenia, bo nam ją przekazano. No ale no, nie ktokolwiek, nie jakaś tam, nie wiem, przekupka nam ją przekazała, nie ktoś tam coś widział, usłyszał, nie wiedział, tylko przekazano nam to w sposób autorytatywny, to znaczy taki,
do którego możemy mieć zaufanie. To znaczy, do kogo możemy mieć zaufanie? Kim jest świadek w tym przypadku? No to jest osoba, która była na miejscu, tak? Zna rzecz z pierwszej ręki, a nie ktoś jej to tylko powiedział, może za nią ręczyć sobą, czyli możemy na niej mieć wiarygodność i przekaz, który do którego do nas dociera, został, że tak nie został zniekształcony przez kogoś innego, jak w głuchym telefonie, tak? No, co siedzi, są osoby w kręgu, jedna rzuca jakieś tam, nie wiem, zdanie, a na końcu wychodzi całkiem inne zdanie, bo już tyle razy to zostało zniekształcone, prawda? I jeśli my, a tak się, jak mówię, dzieje w wielu komentarzach, czy w wielu opiniach, które się pojawiają, uznamy, że nie jesteśmy w stanie ustalić autorstwa pism tych podstawowych Nowego Testamentu, przede wszystkim o Ewangeliach, ale również o listach apostolskich czy o dziejach, no to jesteśmy w dziwnej sytuacji, bo trochę zaczyna to wszystko przypominać, że się taką grę w głuchy telefon, to znaczy, że ktoś coś powiedział, ktoś coś usłyszał, ktoś coś przekręcił i do nas to dotarło całkiem inne. Ta opinia, co jest bardzo ciekawe, moim zdaniem to jest w tym wszystkim najciekawsze, nie ma żadnego realnego uzasadnienia poza jednym, poza pewną ideologią, która została przyjęta na początku, pod koniec XIX, XX wieku, ideologią szczególnie promowaną przez liberalny protestantyzm, która właśnie chciała uderzyć w to, o czym tutaj mówię, czyli w tą ciągłość tradycji, prawda, w to, że jest świadek, ten świadek przekazuje i to, co on przekazuje, to jest to samo, co my dostajemy, tak? Czyli że istnieje ścisła więź między przekazem przez świadka a naszym odbiorem. I uderzenie w autorów, czyli odebranie pismom ich autorów, czy przekonanie, że one są anonimowe, miały do tego doprowadzić i miały być tym mechanizmem, czy tym instrumentem, który nas oddziela od prawdziwości objawienia. Czyli Kościół przez wieki podawał nam do wierzenia. Kościół jako instytucja to nie była właśnie rzecz zasłyszana na targu i jakbyśmy sobie wyobrazili, wierni z dawnych lat przekazywali sobie tę wiedzę, którą ktoś im rozprzestrzeniał, tylko Kościół jako instytucja, w sensie ludzie zasłyszani od świadków i po kolei to przychodziło. Kościół podaje nam do wierzenia, ale adwokat anioła i adwokat diabła. W takim razie dlaczego Kościół od końca IX wieku w zasadzie wpisał Pismo Święte na indeks ksiąg zakazanych? I Pismo Święte nie było... Był zakaz czytania Pisma Świętego przez świeckich, polecało się czytanie żywotów świętych. Znaczy, zakazu formalnego nie było. Oczywiście było tak, że no, pamiętajmy o dwóch rzeczach. Jeśli mówimy teraz o... Przypomnę, że nawet Luther w momencie, kiedy się chwalił, że on przełożył Pismo Święte na niemiecki, no to przedtem już krążyło około 100 innych przykładów, więc to nie jest tak, że tak samo tych przykładów częściowych, fragmentarycznych w innych językach też już było więcej. To nie jest tak, że Kościół zakazał, tylko musimy pamiętać o tym, czym jest Pismo Święte. Pismo Święte w ujęciu Kościoła to jest jego sens. To jest jego przekaz, tak? To nie jest tylko... Konstytucja. To jest sens, czyli to znaczenie, prawda, które się w nim zawiera. A to znaczenie nie było, nigdy tak Kościół tego nie rozumiał, a najlepszym dowodem tego, że tak nie rozumiał, to jest drugi list świętego Piotra, który mówił o tym, że pisma są nam, nie są nam dane, że tak powiem, do prywatnego tutaj właśnie mędrkowania i rozważania, tylko są nam przekazane właśnie w ten sposób jako pewna, muszą reprezentować tą regułę wiary, tak? Jeśli tak można powiedzieć. I też trzeba w związku z tym pamiętać, że ta niechęć, może tak powiedział, bo to nie zakaz, ale niechęć Kościoła do tego, żeby każdy to sobie na swoją rękę interpretował, wynikała z bardzo prostej rzeczy. No, ludzie niedouczeni, albo ludzie, którzy nie mieli z tego zrozumienia dla tego, o czym tutaj mówisz, i do tego znaczenia czy sensu przekazywanego w Piśmie Świętym, natychmiast mogli sobie wygrywać jedne fragmenty Pisma przeciwko innym fragmentom Pisma. No, prosta rzecz. Jeśli Pan Jezus mówi, że przyszedł przynieść miecz, a nie pokój, no wyobraźmy sobie, że ktoś zaczyna to interpretować jako na przykład zachętę, mówię teraz o współczesnych czasach, do aktów terroryzmu, prawda? Dlaczego nie? No, wybiera sobie tylko to jedno zdanie,
nie widzi go w kontekście, nie rozumie, że to jest odpowiedź na inne zdanie i nie widzi całości, prawda? Tylko ponieważ potrzebuje takiego uzasadnienia na przykład dla swoich działań, to zaczyna takiego zdania używać, prawda? I w związku z tym chodzi o to, że tak jak w przypadku Pisma Świętego czy każdego innego pisma, liczba osób i liczba możliwych interpretacji jest wręcz nieskończona. No tak jak tutaj siedzimy, każdy z nas może sobie dowoli różne rzeczy interpretować, zakładając na przykład, że czegoś potrzebujemy, albo coś racjonalizujemy, albo czegoś chcemy. I na straży właśnie tej dowolności, czy na straży tego, żeby do tej dowolności nie dochodziło, stał Kościół i dlatego, że tak powiem, pismo służyło przede wszystkim jako było częścią i było włączone w liturgię Kościoła. Tak? Było wierny spotykał się z pismem kiedy? Wtedy, kiedy przychodził do Kościoła na mszę. W czasie mszy było czytanie z Ewangelii, było czytanie zwykle z lekcji, z listu świętego Pawła najczęściej. I to była ten fragment był przez Kościół wykładany. Czyli wierni jak najbardziej mieli dostęp do pisma, ale nie prywatny, także sobie każdy na własny użytek to, prawda, robił, tylko za pośrednictwem Kościoła. Ale oczywiście mówimy tutaj o wiekach czy o czasach, kiedy bardzo niewielu ludzi było piśmiennych, tak, było w stanie to zrozumieć i dlatego tak łatwo było co prostsze duchy uwodzić. Ten stosunek Kościoła do pisma czy do jego czytania się bardzo zmieniał, bo później w miarę, że tak powiem, rozwoju, postępu, wiedzy, piśmiennictwa i tak dalej, te wszystkie zakazy i ograniczenia zniknęły, ale zawsze towarzyszy temu nawet i przecież i teraz, że pismo nie jest dawane do dowolnego odczytania. Ono zawsze jest tylko tym czymś, co Kościół nam przekazał. To jest tylko litera prawa, bo w rzeczywistości dzieje się zupełnie inaczej. Mhm. Czyli mamy całą masę świeckich księży, którzy wymachując Pismem Świętym na spotkaniach liczących kilkaset, kilka tysięcy osób nawet, kilkadziesiąt tysięcy na stadionach, posługują się Pismem Świętym, nie mając żadnego teologicznego przygotowania. Tak jak pan Zieliński, tutaj pewnie pojawią się zwolennicy człowieka, który uzdrawia na stadionach i cała masa księży, często jezuitów, dominikanów, którzy stoją w jego obronie i nie widzą nic złego w tym, że człowiek, który nie ma przygotowania teologicznego, nie studiował w Jerozolimie, nie studiował w Watykanie Pisma Świętego, nie ukończył biblistyki, teologii, przekłada Pismo Święte ludziom. Znaczy, powiedziałbym tak, na pewno nie powinno być tak, że ktoś taki, nie, tylko ten argument, którym się pan posłużył, że on nie studiował na przykład w Jerozolimie czy w Rzymie. Tak Kościół zawsze uważał. Powiem tak, to trochę byłbym z tym ostrożny, ponieważ sam fakt tego miejsca, gdzie się studiuje, nie jest tutaj moim zdaniem kluczowy. Tak? Znaczy kluczowe jest to, i to jest rzeczywiście niebezpieczeństwo, że pojawiła się masa kaznodziejów, czy masa, tak, no, kaznodziejów, czy nauczycieli wiary, tak, w tym sensie, którzy twierdzą, że ich głównym punktem odniesienia jest jakieś wewnętrzne objawienie ducha. I że ten element tego charyzmatu, który tam ten duch im daje, to zrozumienie i on tutaj, prawda, będzie tłumaczył. Bo wydaje mi się, że nie trzeba studiować w Rzymie, jeśli człowiek reprezentuje czy wyraża naukę Kościoła. To możemy te dwie rzeczy oddzielić. Tutaj problem polega nie na tym, że ktoś gdzieś tam studiował albo nie studiował, tylko że całkowicie dowolnie, prywatnie i subiektywnie głosi tezy, które nie mają żadnego oparcia w tej tradycji, opierając się wyłącznie na swoich prywatnych objawieniach, albo prywatnych doznaniach, albo prywatnych jakichś charyzmatach. Tak? No bo do tego znaczy jedyne w tej sytuacji, które jakoś tak mnie uspokaja, jest to, że podobno pan Zieliński, no to dobra akurat postać, żeby o tym porozmawiać w kontekście Pisma Świętego, ma swojego przewodnika duchowego. Więc takie osoby zawsze powinny być nadzorowane. Znaczy, tak, nie znam wypowiedzi pana Zielińskiego, więc trudno mi... Nie chodzi o wypowiedzi. Chodzi o to, czy ktoś ma kontrolę nad człowiekiem, który jest świecki, nie studiował teologii, więc nie mamy tej wiedzy, czy on to robi, czy on przekłada Pismo Święte, wykłada Pismo Święte, to w ogóle strasznie brzmi w tym kontekście, wykłada Pismo Święte, mając zgodę Kościoła, jego biskup mu na to pozwala, on gromadzi dziesiątki tysięcy ludzi, dochodzi tam do uzdrowień. Z takich sytuacji bardzo trudno będzie się wycofać, jeżeli po kilku latach okaże się, że nie miało to nic wspólnego z wiarą i z prawdziwymi, autentycznymi objawieniami. Że Kościół do tej pory zachowywał nieporównywalnie większą
ostrożność niż obecnie. I zderzenie, znaczy, jak mówię, ja nie chcę oceniać pana Zielińskiego, bo nie mam zielonego pojęcia, co on mówi. To nie jest o nim. Tak, ale mówię o tym, ponieważ nie wiem, więc od razu zastrzegam się, że nie wiem i się w związku z tym do tego nie odnoszę. Natomiast odnoszę się na pewno do tego, co łatwo zauważyć. To zresztą opisywał też ksiądz Andrzej Kobyliński, czyli taki protestant, może nie protestant, on to nazywał pentekastolizacją polskiego kościoła i nie tylko, czyli słowo trudne i skomplikowane, chodzi po prostu o to, że do kościoła katolickiego wtargnęły te ruchy zielonoświątkowe, czyli te ruchy charyzmatyczne i takie poczucie, że no właśnie to są te zebrania, na których tam ludzie opowiadają, co ich spotkało, że tutaj dostanie jakieś uzdrowienie, że tym się ktoś objawił, tam czegoś doznali i tak dalej. No to jest rzeczywiście rzecz w tym sensie bardzo niebezpieczna, ponieważ no to jest, dlaczego ona jest niebezpieczna? Ponieważ nie ma nad tym żadnej kontroli, więc nie wiemy kompletnie, czy te wypowiedzi to są, mają coś wspólnego z rzeczywistością, czy nie. Po drugie, co jest może nawet bardziej istotne, wszystko to opiera się na takiej bardzo silnej emocjonalności, prawda? Na stanach poruszenia mocnych, wysokich, diapazonie emocji. I w związku z tym, a to Kościół zawsze uczył i zawsze rozróżniał, żebyśmy wyraźnie dokonywali rozróżnienia, nazwijmy to tak, duchów czy tego wszystkiego, co się wokół nas dzieje. No i niebezpieczne jest jeszcze to, że moim zdaniem ten urodzaj tych różnych ruchów, tych różnych pomysłów nowych wynika tak naprawdę ze znużenia, ale o tym żeśmy już parę razy mówili, z rozczarowania dotychczasowymi zmianami liturgicznymi. Bo tak naprawdę co sprawiało, że człowiek czy katolik uczestniczył w życiu Kościoła, nazwijmy to wcześniej, jeśli tak można powiedzieć, no w tych czasach, kiedy nawet nie wszyscy byli piśmienni, no uczestniczył w liturgii Kościoła. Liturgia pozwalała mu obcować z tym, co święte, z tym, co transcendentne. I wydaje mi się, że paradoks polega na tym, że wszystkie te zmiany, które zostały od lat 60. wprowadzone w Kościele, odarły liturgię z jej świętości, z jej transcendentności, a człowiek tego bardzo potrzebuje. Potrzebuje jakiegoś zetknięcia z tajemnicą, z czymś, co go przekracza. I tę lukę, czy tę dziurę, zaczęło coraz częściej zaczęły wypełniać te różnego rodzaju właśnie wzorowane na tych protestanckich ruchach zielonoświątkowych te takie nabożeństwa charyzmatyczne, które miały wypełnić tą lukę po ucieczce świętości, czy wyparowaniu sakrum, jeśli tak można powiedzieć, z katolickiej liturgii. Rzeczywiście w zderzeniu z obecnie dominującą się, jedyną istniejącą liturgią katolicką w językach narodowych, tą taką skróconą i zracjonalizowaną, człowiek, który szuka jakiegoś głębszego zetknięcia z tym, co go przekracza i tak dalej, no to szuka właśnie często, udając się do tych charyzmatycznych przywódców, no bo oni mają w sobie tę właśnie rzekomą tutaj charyzmatyczną, tajemniczą wielkość i tak dalej. Myślę, że to jest tak naprawdę clue sprawy. Wyparowanie sakrum z liturgii prowadzi do tego, że człowiek, który potrzebuje, poszukuje czegoś, co go potrzebuje tej świętości, potrzebuje tego sakrum, zaczyna szukać w różnych nowych miejscach, tak? No i wtedy natychmiast pojawiają się różnego rodzaju guru, czy różnego rodzaju tam mistrzowie albo pseudomistrzowie, którzy są w stanie doprowadzać ludzi do tych stanów emocjonalnych, które dają im wrażenie i złudzenie obcowania z czymś, co ich przekracza, ponieważ wypełniają tę lukę, która się pojawiła wraz ze zracjonalizowaniem i sekularyzowaniem liturgii katolickiej. Myślę, że taka jest istota sprawy. Idźcie w pokoju Chrystusa. Tak się kończy współczesna msza święta, stara msza. Idźcie, misa est. Idźcie, ofiara jest spełniona. Czyli zapominamy też o ofierze. Idę o zakład z każdym. Że wystawienie Najświętszego Sakramentu na Stadionie Narodowym w godnych warunkach nie przyciągnęłoby takiej rzeszy ludzi, czyli autentycznego Chrystusa, takiej rzeszy ludzi jak jeden czy drugi kaznodzieja, który świetnie przemawia. Wynika to z tego, że właśnie też a propos Pisma Świętego, że ludzie mają nieustanną potrzebę przyspieszania pewnych rzeczy. Oni chcą widzieć natychmiast, już i teraz. Czyli uzdrowienie, które nie ma być elementem wiary, ale prośby, która ma się spełnić po prostu od tak. No tak, no pamiętajmy, że od samego początku liturgia była traktowana przez Kościół jak zwana rozumna służba Boża. To rozumna logikę było bardzo ważnym elementem. To odróżniało chrześcijaństwo
od różnego rodzaju kultów, które przybywały ze wschodu do Rzymu, kultów frygijskich albo kybele, gdzie właśnie ten element emocjonalny tego takiego oszalałego zjednoczenia się z naturą, z bogami, z demonami i tak dalej dominował. Nie chcę powiedzieć, że takie... Patrz, coś, synu tamazoński. Nie chcę powiedzieć, że tego typu rzeczy dzieją się na tych spotkaniach właśnie charyzmatycznych, bo oczywiście musielibyśmy o każdym osobno powiedzieć, ale takie niebezpieczeństwo z pewnością istnieje. Dlatego Kościół był zawsze tak, że tak powiem, krytyczny i ostrożny w stosunku na przykład do tańca jako do elementu liturgicznego. Dlaczego? Dlatego, bo taniec jest bardzo mocno oparty na zmysłowości, prawda? Na tym, co w człowieku namiętne, na tej części pożądającej. Taniec ma, to nie znaczy, że być przeciwko tańcowi w ogóle, ale tańcowi jako formie ekspresji liturgicznej, ponieważ jeśli jest tak, że człowiek musi przekroczyć siebie w pewien sposób, że modlitwa jest tym właściwym sposobem obcowania z Bogiem, a modlitwa wymaga skupienia, ciszy, oddzielenia, to są wszystko te cechy, których z pewnością nie daje nam taniec, który zakłada dokładnie coś odwrotnego, że ciało, cielesność jest tutaj w szczególny sposób, prawda, uwypuklona i pokazana, i to przecież właśnie od początku różniło liturgię katolicką, czy liturgię również w kościołach prawosławnych, bo pod tym względem one się nie różniły od tych różnych właśnie form kultu pogańskiego, czy właśnie takiego właśnie spontanicznego, czy tak dalej. Więc na to trzeba bardzo, bardzo, bardzo uważać, ponieważ mówię, no taki głód duchowości z pewnością u ludzi występuje, ale problem polega na tym, że taki głód niezaspokojony bardzo łatwo może nas zaprowadzić na manowce i w związku z tym oddać w ręce różnego rodzaju szarlatanów, tak? Znaczy ludzi, którzy są takimi no właśnie pseudomędrcami, pseudonauczycielami i przyciągają do siebie dlatego, bo albo barwnie mówią, albo opowiadają jakieś niesłychane historie o tym, kto tam im się objawił, albo co oni tam widzieli i tak dalej, no to tutaj trzeba przed tym bardzo przestrzegać i zachować daleko idącą ostrożność. 99% wypowiadanych słów mogą być prawdziwe, 1% gdzieś wciśnięty, który całkowicie zaprzecza temu, co pozostawił nam Chrystus. No tak, no, ale to mówię, jest to niebezpieczeństwo. Jest to, tych niebezpieczeństw, jak mówię, tych niebezpieczeństw jest też o tyle też dużo, że pamiętajmy jeszcze o czymś takim, jak niebezpieczeństwo podjęcie w pewnego rodzaju taką pychę duchową, to znaczy taką, że właśnie uczestnicząc w tego typu rzekomych wylaniach ducha, człowiek nagle ma takie poczucie szczególnego wybrania i tego, że on tutaj jest niemal za pan brat z Panem Bogiem i z Duchem Świętym. No, wielcy mistycy Kościoła, nawet ci, którzy autentycznie doświadczali tej obecności Bożej, tacy jak święty Jan od Krzyża czy święta Teresa Zawila, trzeba pamiętać o tym, jak wiele czasu zajęło im dojście do tego momentu, jak wielkiego wysiłku duchowego to wymagało. Chrześcijaństwo, czy przecież element mistycyzmu, czy mistyki jest częścią tradycji katolickiej, tak samo jak powiedziałem, prawda, święta Katarzyna ze Sieny, święta Teresa Zawila, święty Jan od Krzyża i tak dalej. Tych przykładów świętych mistyków, Bernard z Clairvaux, moglibyśmy pokazać znacznie, znacznie więcej. Natomiast w każdym tym przypadku to nie było nigdy takie automatyczne, że tak powiem, że ktoś przychodził i nagle mu się to wszystko objawiało. To wymagało wielkiej pracy, ale też wymagało przejścia przez coś, co święty Jan od Krzyża nazywał ciemną nocą, to znaczy takiego poczucia opuszczenia, takiej suchości, takiego oderwania, no to tego sprawdzenia wiary, tak, katolickiej. To jest bardzo bardzo ważne, żeby w tym przypadku no, nie iść na skróty, no, nie dokonywać tutaj, że idzie się na stadion, jest masa ludzi i wytwarza się wtedy oczywiście sympatyczna, skądinąd atmosfera jedności, wspólnoty. To jest zresztą też element, który tak bardzo przyciąga do zielonoświątkowców, do zielonoświątkowców w Ameryce Południowej. No, dlatego na przykład ponad połowa już w tej chwili Brazylijczyków na przykład przeszła do tych różnych wspólnot zielonoświątkowych i ten sam proces odbywa się w wielu innych krajach Ameryki Południowej, ponieważ ten element wspólnoty, tego poczucia, że jest się razem, jest tak bardzo silny. Tylko to wszystko jest, że tak powiem, dobrze na początku, kiedy się czuje taką wizję. A po pewnym czasie nagle się okazuje, że bardzo trudno utrzymywać się cały czas w takim wysokim stanie emocjonalnego wzmożenia, jeśli tak można powiedzieć. I dlatego ten ruch zielonoświątkowy, który w pewien sposób, bym powiedział, brutalnie pasożytuje na słabości katolicyzmu. W sposób absolutnie sprytny, nie? W sposób absolutny
sprytny, przemyślany i korzysta właśnie z tego, co powiedziałem, z tego wyparowania sakrum. No, jak przychodzi co do czego, to się okazuje często, że już też sam po pewnym czasie się kończy, czy nic z niego nie zostaje. To tak? Są te granice, o których Pan mówił niedawno, czyli docieranie do kolejnej granicy, naciąganie jej jeszcze bardziej i jeszcze bardziej. Trzeba przejść, docierając do granicy, trzeba przejść dalej i łamiąc ją, nie? Jeszcze no, dalej. Trzeba dalej, no bo to jest niestety tak, że właśnie to ma do siebie, to jest ta różnica między tym, co rozumne, a tym, co emocjonalne, tak? W przypadku rozumu, my tutaj docieramy i kontemplujemy potem coś. No to w przypadku emocji, ona ciągle potrzebuje nieustannego wzmożenia. No tak jest człowiek zbudowany, taka jest ludzka natura. I jeśli wiara miałaby być oparta tylko na stanach, zresztą to jest tak naprawdę pierwszy moment, kluczowy moment, który doprowadził do buntu Lutra. Jeśli patrzymy na to, na jego życie duchowe w klasztorze, to tym, czego mu najbardziej brakowało, to było właśnie takie poczucie łaski. Nie to, że on jest w stanie łaski, on chciał ją mieć odczuwalną, prawda? I to, że nie przez, mimo tego, że wypełniał wszelkie ówczesne nakazy związane, przynajmniej tak twierdzi, bo można mieć duże wątpliwości, czy on faktycznie to robił, czy nie, ale no, przynajmniej stosował się do ogólnie rozumianych zasad ascezy Kościoła, umartwienia i walki wewnętrznej, robił to zrywami wprawdzie, nieregularnie, no ale robił to dlatego, ponieważ on za wszelką cenę chciał mieć takie poczucie, że tą łaskę w sobie ma, ale poczucie to jest coś innego niż jej faktyczna, obiektywna obecność. I w związku z tym, że on tego poczucia nie miał, to sam wziął sprawy w swoje ręce i to poczucie sobie dał. Wygenerował. I to poczucie wygenerował, dokładnie, wygenerował, czy to usprawiedliwi, czy ta wiara, czy to usprawiedliwienie, czy ta ufność, którą w sobie, on sobie ją wytworzył, tak? Wytworzył i ją sobie miał. Tylko człowiek, jak zaczyna brać takie sprawy w swoje ręce, to musi jakby coraz więcej wysiłku wkładać w wytwarzanie, aż w końcu może się okazać, że nie jest w stanie tego emocjonalnego stanu sobie wzbudzić i wtedy zostaje sam ze sobą już na tym innym poziomie i nie jest w stanie wrócić do tej prawdziwej wiary, do tej prawdziwej religijności, która przedtem była obecna. Także to jest bardzo, bardzo ważne, żeby tutaj na skróty nie iść, bo mówię, mamy prawdziwych mistrzów duchowych, których tutaj wymieniłem, jak świętą Teresę czy świętego Jana, i fałszywych mistrzów duchowych, czyli tych, którzy próbowali pójść tą samą drogą, w pewnym momencie odpadli, w pewnym momencie osłabli, w pewnym momencie wzięli sprawy w swoje ręce, no i skończyli poza Kościołem. A jednak żywoty świętych. Żywoty świętych się wszystkim by na pewno przydały. No dobra, i kończąc nasze spotkanie, nie wolno od tego abstrahować. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak wygląda obecnie nauczanie w wielu seminariach. Ono w porównaniu z latami poprzednimi, a mówię tutaj o dziesiątkach lat, podupadło. Również dlatego, że brakuje mistrzów, poprzedni wykładowcy, którzy jakiś ten bagaż mieli jeszcze przedsoborowy, potrafili go przekazać przyszłym adeptom sztuki ołtarzowej, bym powiedział. No i dzisiaj też spotykamy się często, wielu też naszych widzów o tym pisze, że kapłani mają ogromną trudność w interpretowaniu czy też wykładaniu Pisma Świętego danej lekcji czy też Ewangelii przypadającej na dany dzień. No tak, ale to pamiętajmy jeszcze, bo to pewnie jest na osobną rozmowę, możemy o tym dłużej porozmawiać, bo ta trudność wynika z dwóch rzeczy. A, że kapłani mają coraz większą trudność, bo coraz trudniej jakby odczytują Pismo w tradycji Kościoła. To jest istota rzeczy. To znaczy ten element, o którym tutaj mówiliśmy trochę, czyli takiego subiektywnego patrzenia, czy patrzenia pod kątem takiego dla siebie, niestety zwycięża coraz bardziej i w związku z tym te trudne fragmenty każdy interpretuje sobie dowolnie i po swojemu. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, pamiętajmy, że ta przewaga tego dawnego sposobu, jeśli tak można powiedzieć, wykładu pisma polegała na tym, że tego materiału, jeśli można powiedzieć, biblijnego było znacznie mniej. Teraz tych czytań jest więcej, są bardziej, na przykład mamy tak, że czytania się powtarzają dopiero po 4 latach, czyli co 4 lata następuje zmiana. Kiedyś co roku było dokładnie ten sam przekaz. W związku z tym ludziom, a wszyscy jesteśmy, nie wszyscy jesteśmy teologami, nie wszyscy mamy czas, żeby to dokładnie zgłębiać, znacznie łatwiej przychodziło przekazać i mieć pewność, że to, co zostaje przekazane, jest cały czas takie samo, prawda? Szczerze mówiąc, kompletnie nie wierzę w to, żeby ludzie byli w stanie zapamiętać po 4 latach coś, co usłyszeli pierwszy raz 4 lata wcześniej. To jest po prostu fizycznie niewykonalne.
W związku z tym wiara w to, że jak ludziom damy w cudzysłowie więcej materiału do zapamiętania, to ubogacimy, to jest piękne słowo, ale koszmarne tak naprawdę, więc że będą mieli większy dostęp do tych treści świętych i że oni przez to staną się bardziej religijni i bardziej pobożni, jest wiarą kompletnie fałszywą i wynikającą z braku zrozumienia ludzkiej psychologii, ludzkiej psychiki. No to nie jest tak, że człowiek po 4 latach jest w stanie jakiś fragment zapamiętać. Nie, jeśli ten fragment przez 4 lata się powtarza, to jakieś prawdopodobieństwo, też nie zawsze, bo niektórzy śpią albo nie wiedzą, ale jakieś prawdopodobieństwo jest. Natomiast sytuacja, w której po 4 latach się wraca do tego, co było 3 lata wcześniej, bo tego materiału jest tyle, jest sytuacją, w której możemy być całkowicie pewni, że żadnego zapamiętania i utrwalenia takiej rzeczy nie będzie. No ale poszerzenie tego materiału też sprawia, że też księżom coraz trudniej jest to, prawda, nad tym nadążyć i to zrozumieć. Przy innych obowiązkach, które również mają. W przyszłym programie będziemy rozmawiali o synodzie amazońskim, dlatego że to będzie ten czas, kiedy się odbywa. Przypomnę, że... A może byśmy przenieśli studio do Amazonii, chociaż synod jest w Rzymie. Panie redaktorze, co pan na to? To jest w sensie, ale powinno zacząć nadawać z Amazonii. Możemy na przykład teraz państwu pokazać, jakby to mniej więcej wyglądało. O, tak. Jeszcze jakieś dźwięki. Pan redaktor sobie życzy jakieś amazońskie jakieś tutaj? Papugi mogłyby się pojawić, papugi. Kolibry. Włącz mi, Michał, jeszcze kolibry i papugi mi włącz. O. Proszę bardzo. I teraz jesteśmy w Amazonii. Tak to będzie wyglądało. A na poważnie, wracamy z powrotem do naszego studia, a tak na poważnie to jest o czym rozmawiać. Przypomnę państwu, że jest odezwa kardynała Millera, Brandt Millera i arcybiskupa biskupa Schneidera, aby modlić się za dobre owoce, znaczy żeby złe były powstrzymane. Przynajmniej 1/10 różańca. Taka 40-dniowa była rozpoczęta modlitwa, no ale już trwa, zawsze można się dołączyć. Sprawa bardzo ważna, bo możemy obudzić się w zupełnie innym kościele. Znaczy, amazońskim. Amazońskim. I co wtedy, prawda? Laudetur Jezus Chrystus. Dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia w przyszłym tygodniu.